Cześć, hello, witam was bardzo serdecznie z powrotem. Czy piąty odcinek Dead Space i w poprzednim odcinku. Chwileczkę jeszcze. Oj, mucha, zacznij grać, co ty robisz? Poczekajcie chwilę, no jeny. Ja tylko chcę coś. Chcę coś. Kombinezon poziom drugi. A, nie stać mnie jeszcze. Tak się zastanawiam, czy lepiej by było kupić nowy kombinezon, czy wykorzystać te... te coś tam mocy. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. Kostnica. This is senior medical officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. To jest nasza dupa. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. Get him to the table. Hold him. Nurse, you hold him down. Every corner. Oh, back. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. A ja nie wiem, czemu podejrzewam, że ona już jest martwa. I podejrzewam, że z tej dziury zaraz coś na nas wyskoczy, więc... lepiej chodźmy tyłem, co? Okej. No, otwierasz się czy nie? Dobra. Fuck this ship. Fuck this ship. Wiecie, że w sensie fuck this shit, ale... Dobra. Koniec z żartami. Stelaże liniowe. Weźmy, mamy dość dużo tych stelaży liniowych. Weźmy sobie... ten drugi karabin teraz. Pistolet znaczy się. Save us, save us, save me. Sorry, we are full. It's time. O co chodzi z tym, że już czas? Okej. Okay. Idziemy dalej. O co chodzi z tym boskim planem? Cześć, kiciu. Wow, ho, ho. To jest kurde moc. Ładowanie tlenu. Dobra. Czy coś tu jeszcze? Można dostać epilepsję. Chodź tu, gnojku mały. Okej, leży. Świntuch. Tutaj widzę. Jakiś ziomek. Idziesz ze mną. Nazwę cię Tomasz. Tomasz. Jak tam ci dzień mija? Widzę, że... trochę się roznegliżowałeś za bardzo. Czy nie uważasz, że jest trochę za zimno jednakowoż jeszcze na tym statku, żeby chodzić taki rozebrany? Chwila. Tomasz, chodź. O Boże, nie mam amunicji, dobra. Dobrze, że spojrzałem. Chodź, Tomasz. To nie, ty nie jesteś Tomasz, chodź. Tomasz, nie wydurniaj się. Gdzie musimy wsadzić ten... Aha, tutaj, popatrz, Tomasz, tutaj musimy wsadzić ten śmieszny dings. Poczekaj tutaj. Dobrze, poczekam. Dobra. Tą śmieszną baterię biorę. I do dziury. That's what he said. Chodź, Tomasz, idziemy. Patrz, otworzyły się drzwi. Mucha, coś tam było. Dobra, spoko, Tomasz, ja to załatwię. O, wow, wow, wow.
trochę dużo tego było. Znaczy nie, tego dużego się nie spodziewałem. O jeny... Mucha, jesteś moim bohaterem, co ja bym bez ciebie zrobił? No widzisz? No widzisz? O, czekaj. Pięknie. Pięknie odwróciłeś jego uwagę, Tomaszu. O, jeszcze za mną, serio? Okej, ten leży. No, wszyscy są położeni, nie? Dobra, mamy zestaw medyczny. Gdzie jest Tomasz? Tu jest Tomasz. Coś tu jeszcze mogę podnieść? Chyba nie. Korytarz ostrego dyżuru B. Byłaś kiedyś na ostrym dyżurze, Tomasz? Nie musisz odpowiadać, chyba znam odpowiedź. Hello? Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Wait, I know you. You're Harris, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! Please! To było dramatyczne. Dobra, Tomasz. Jak myślisz, gdzie musimy iść? Tam? Czy tam? Czy tu? Nie wiem. Dobra, chodź. Idziemy tutaj, Tomasz. Hello. Tutaj jestem. Okej. Nie mam pytań. Dziennik tekstowy. Benjamin, w nawiązaniu do naszej poprzedniej rozmowy, proszę cię o opóźnienie o dzień lub dwa przeniesienia znaku z planety. Wiesz, że ja również tak jak wszyscy gorąco pragnę dokładnie go zbadać i rozumiem twój pośpiech wywołany wydarzeniami, jakie zaszły w kolonii. Właśnie dlatego jednak o to proszę. Oto proszę, to, co dzieje się tam w dole, jest zbyt wyjątkowe, bezprecedensowe, mówiąc krótko, bez odpowiedniego czasu nie da się zbadać przyczyn i skutków. Mając na uwadze rozmowę, jaką odbyłem z Drem... Drem Mercem, chciałbym spotkać się na planecie z Drem Sciarello i Velandem, aby poznać ich obserwacje, Terence. Okej. Co to był za znak? Nie rozumiem. Nie wiem, o czym oni mówią. Fuck, zostawiłem tam... Dobra, chyba się mi nic nie stanie. Zamknięte, idziemy tu, zapiszemy sobie. Co to jest za znak? O czym oni mówią? O jakiej planecie? Co było takie wyjątkowe i bezprecedensowe? Spoko. Science log, chief science officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker. But the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Okej, doszliśmy do kostnicy. Czyli tutaj gdzieś powinien być... Aha, to jest winda. Okej. Czyli gdzieś tutaj powinna być ten... kombinezon tamtego kolesia. Tego kapitana.
O, jaki burdel. No Jezus Maria, czy wy nie potraficie? Jeny. Czy są tu jakieś sprzątaczki? Nie powinno tu być jakichś sprzątaczek. Kurczę, bitwę na organy sobie znowu zrobili. Wow, 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 wow. O, shit! Huuu, tu już wiemy skąd one się biorą. O, 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 tu jesteś jakiś inny. Dobra, przeładuj to. Bo to jeszcze żyje. Nie, nie, nie! Dobra, załatwiliśmy. Jeszcze tutaj... Okej, czyli... Na tym musimy wyjątkowo uważać. Bo one będą przekształcać trupy w... Zestaw, co podniosłem? Cel dodano. Codes received and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to the ship. Idź na pokład inżynierski, czyli gdzie mamy aż iść? A, dobra. To wszystko wyjaśnia. O, coś tu jeszcze było. Energia plazmowa. Fakt, teraz z której strony się drzwi otworzą? Stay. Czy to nie jest... Aha, Tadeusz, Tomasz, widzę, że poszedłeś z powrotem na swoje łóżeczko, to bardzo, bardzo miło. Wow! Ten koleś oznacza tylko jedno, gdzieś tutaj musi być ten świr, co... Ten świr, który przekształca trupy w tych kosmitów. Isaac. Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I managed to contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac. This isn't an infection. It's some form of alien life. No shit, Sherlock. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Stacja kolejki? Czyżbym tutaj miał iść? Aha, no tak, dobra. On coś tam mówił o kolejce chyba. Coś tutaj jest zbyt spokojnie jak na moje. Ej, i zniknęły te... jak je nazwałem? O Boże, zapomniałem jak one się miały nazywać. Kraby? Nie. Krabiki? Zapomniałem. Dobra. Dobra, chyba tutaj miałem iść. Tak? Chyba ja, chyba tu. Rozdział drugi, intensywna terapia ukończona. High five! Czy chcę zapisać grę? Oczywiście. Rozdział trzeci, korekta kursu. Czy to jest... Czy tutaj jest pokazywane... Jaką częścią statku się będziemy zajmować? W obecnym rozdziale? You've got two problems, and we're working on borrowed time here. First, there's no fuel in the engines. Second, the gravity centrifuge is offline, which means there's a couple of trillion tons of rock pulling us down. I need you to get that centrifuge operational. Refuel the main engine and fire it up so I can stabilize the ship's orbit. No spoczy.
A ty co tam? A ty cały czas pewnie siedzisz w tym... O, cicho, to mogę otworzyć. A ty pewnie cały czas siedzisz w tym swoim, kurcze, kapitańskim gniazdku i srasz w majty ze strachu, co? Jak to murzyn. Nic nie powiedziałem! Energia plazmowa zawsze spoko. Personal log. Acting Chief Engineer Jacob Temple. It's been 2 days since they pulled that planet open, since the captain died. The panic, the riots, they were nothing compared with what came after. Our friends, our co-workers, started coming back. Changed, coming back to kill us, drag us away. Rucker disappeared this morning, and I have to assume he's dead. My crew, they're starting to crack. I'm trying to keep an eye on them, but right now I have bigger problems. We're hemorrhaging fuel, and the primary engine is laboring. Danvers and I are going to try to reach the fuel depot to see if we can fix it. Temple out. To ty jesteś ten... Chris, czy jakoś tam, ten Temple. No dobra, to od dzisiaj jesteś... od dzisiaj jesteś Tomasz. Nie to... Ale mogę zapisać. Czemu nie? Bierzemy to. Bierzemy głównego inżyniera. Idziemy tu. Tutaj chyba, co? Tak, dokładnie. Będziesz moją tarczą. Będziesz moją tarczą. Idź, biegnij, sprawdź teren. Jest bezpiecznie? Cholera! Tomasz! Ciebie, kurna, poprosić o jedną rzecz. Dobra. Tobie nie ufam. Tutaj, co to jest? Dobra. Energia plazmowa... Warsztat. Nie wiem, czy chcę coś ulepszać. Zostawię sobie na potem jeszcze te... Tadeusz uciekł. Chyba nie powinienem go tak obrażać. Może się zamknął w sobie. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Schemat. Co w hell is going on here? Danvers, Henderson. He's crazy. Pulling his own teeth out. Henderson, for God's sake. Oh God, is he dead? Relax, he's alive. But he hit that door pretty hard. Man, why would he do something like that? I don't get it. Może ma jakieś problemy wewnętrzne, personalne, po prostu. Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, dokąd mam iść? Ewidentnie mam iść tutaj. Warsztat... Aha, no, zapomniałem, że tutaj było otwarte. Wbijamy. Tomasz? Co ty tutaj robisz? Sprawdzałem drogę, czy jest bezpiecznie. I wszystko gra, możesz iść. Okej. Okay. Wierzę ci na słowo, jak mnie oszukasz, to... Tomasz, już po tobie, już nie żyjesz. Co tu jest? Nic ciekawego. No, czekaj. Ja zaraz sprawdzę. Miałeś rację. Mówiłem ci, że możesz mi ufać. A ty nie. Zawsze wiesz lepiej. Tomasz, atakuj! Aj, Tomasz, kurczę, ciebie o coś poprosić. Dobra. No przecież się obroniłem, nie? Przecież on by się na ciebie rzucił. Przecież on by się na ciebie rzucił, jak gdyby nie ja. Tomasz, w którą stronę? W tą czy w tą? Chodźmy tą. Okej. Okłamałeś mnie. Tomasz, to ty idź tędy i sprawdź otoczenie. I jak bezpiecznie... Bezpiecznie jest? Ciekawe co, że... Nie wiem. Może jeszcze sprawdzę.
Co to jest? Rozwiń. Rozwiń. Aha, ja tutaj muszę to, nie? Cel drugorzędny zrealizowany. To co tu się dzieje? Nie wiem, ale czuję, że zaraz coś mnie zaatakuje. I co, już git? Git już się ustawiło? Chyba jo. Dobra. To suniemy dalej. O nie, tylko nie te małe. Tylko nie te małe. Kurde, jak ja tego gówienka nie lubię. Dobra, chyba zatrudniliśmy ich. Tutaj nic nie ma. Dobra. Nie, nie. Chwila, chwila, Tomasz. O mój Boże, Tomasz! Zostaw go! Tomasz! O Jezu, miałeś przeładować, frajerze! Jezus, okej. Okay. Zabili Tomasza. Znaczy, Tomasz chyba już był martwy, ale... W którą stronę? W tamtym. Zsuniemy więc. Tutaj co? What the f... To po co ja tu przyszedłem? To coś tam jeszcze było do zrobienia, o mój Boże. Dobra. Coś tu mamy. Mały zestaw medyczny. O, ty, my jesteśmy umierający, ja nawet nie zauważyłem. Wiesz, co? Tomasz, ty żyjesz! Tomasz, już nigdy mi się nie zgubisz. Już nigdy. Chodź tu. Nie wolno wychodzić poza kolejkę. Tam jest niebezpiecznie. O, połóż się tutaj. Jak to przyjemnie. Na zdrowie! Komuś się bekło. O, co tam widzę? Padło? Chyba jeszcze nie. Dobra, ja się zagapiłem. Aaa! Kurde! Aaa, szybko, szybko! O Boże, dobra, to będzie... To nie idzie tak, jak powinno. Dobra, poszli. Fuck, skończyła mi się amunicja, do tego i nawet nie zauważyłem. Stelaże. Dobra, chodź. Chodź, Tadeusz. Co jest z tym Tadeuszem? Tomasz, straciłeś nogi! Leć! Już cię nie potrzebuję. Jesteś bezużyteczny, jak nie masz nóg. Dramatyczna muzyczka. Engineering log, temple reporting. Someone has shut off the fuel lines to the primary engine and damaged the valves in the process. They need to be repaired before I can reopen them, but we're running out of time. With the engine offline, orbit decay will begin in less than 10 hours.
just can't understand how we do this. If it's one of those crazy unitologist bastards, I'll break their neck. Mamy mniej niż 10 godzin, inaczej spadniemy na planetę, tak? Shut up, Danvers! Help me with the tools. Temple out. Mamy schemat. Kurde, co tak na mnie sapie? Dobranoc. Git. Whatever you did, it's working, Isaac. I have a fuel reading. It's only a quarter full, but that's enough to restore orbit once you bring the engines online. What the hell? False alarm. Thought I saw something. No, na pewno ci się tylko wydawało, cwaniaczku. Długo już nie pożyjesz. Co to jest? Stelaże? Spoczy. Wow, ile Tadeuszków! Czy tam Tomaszków? Dobra, niech będzie Tadeusz, bo... Bo jakoś mi się lepiej gada Tadeusz niż Tomasz, nie wiem czemu. Co tak na mnie sapie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, 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 ja nie chcę dzisiaj umierać. To kopnięcie jest cudowne. O, ale dostałem. Jeszcze żyjesz? Kurde, znowu jesteśmy umierający. Muszę szybko do jakiegoś magazynu się dostać. To jest otworzone. Energia plazmowa. Do piły plazmowej. Coś mi pikało, czyżby bateria się rozładowywała. Więc wracajmy jak najszybciej. W takim razie, jeśli mi się wyłączy kamera, to przepraszam was bardzo. Dobra. Pewnie tu, co? Tak myślałem, dobra. Więc wsiadamy. I zsuniemy w drugą stronę. Kurczę, znowu nie wiem ile nagrywam. Okej, widzę. Teraz będzie sieka znowu. Dobra, tutaj wszystko działa, tak? Pobieranie paliwa, świetnie. Dobra. Teraz normalnie macie przerąbane. Ja się nie dam. Gdzie się podział ten ziomek cały? Ten cały potwór. Pewnie zaraz na mnie wyskoczy, co? To będzie takie zaskoczenie trochę. Dobra, magazyn, o. Dobra, mamy tam parę schematów. Rozpruwacz. Zdalna piła przemysłowa, 8000. Karabin pulsacyjny może byśmy kupili, co? Albo nie, kupujemy nowy kombinezon. O właśnie. No, dawaj. Magia. No, nieźle, nieźle. Zaraz zostanie nam narcyzan. Okej, dobra. Kupimy sobie jeszcze parę rzeczy, takich jak mały zestaw medyczny i to wszystko, bo i tak już na nic nas nie stać. Sobie weźmiemy jeden zestaw medyczny, zapiszemy grę i się z wami pożegnam. Dzisiaj jakby nie patrzeć, co zrobiliśmy.
Dostarczyliśmy paliwo do zbiorników. Tak. W kolejnym odcinku właśnie mi się wyłączyła kamera. W kolejnym odcinku będziemy pewnie robić coś równie niesamowitego. Cześć, trzymajcie się bardzo mocno i na razie. Pa, pa.